Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie nie potrawa, ale ja lubię... To jest kawałek schabu, to jest chyba 1,20 kg, jak się nie mylę. Lubię taki schab, taki dojrzewający. Robię ten schab praktycznie 2 razy w roku, ponieważ pozwala mi na to panująca temperatura w domu. Najlepiej jest schab, gdy on wisi w temperaturze około 10 stopni, 8 stopni, 4, tak maksymalnie do 10 i w przewiewnym miejscu. Że teraz jest właśnie październik i my mamy okno otwarte non-stop, to ja sobie wieszam właśnie koło okna w takiej właśnie temperaturze i on fajnie będzie obsychał nam. Ale zanim to nastąpi, pierw co robimy? Te wszystkie takie te błonki ze schabu będziemy wycinać. I powiem Wam, jeżeli ktoś jest diabetykiem, to taki schab oczywiście można mu zjeść, ponieważ będzie to fajne, chudziutkie mięso. W ogóle mięso można diabetykom jeść, tylko chodzi o to, że jeżeli któryś diabetyk ma nadwagę, to chodzi o to tylko, że raczej jak ma nadwagę, no to nie polecamy. Ale jeżeli nie ma, bynajmniej mi nigdy mięso cukru nie podniosło. Gdyby był tu sam tłuszczyk, to bym nie wycinała, ale widzę, że tu są te ścięgna i nie, i te ścięgna nie dopuszczą mi tutaj żadnych ani przypraw, ani mi z mięska nie odsączy się woda, tak jak powinno być. Dlatego to wszystko odcięłam. Może być. Tu troszeczkę jest tłuszczyku, niech zostanie. I teraz co robimy? Do reklamówki większej, czystej wkładam ten kawałek schabu. Tak. I posypuję go obficie cukrem. Nie bać się. Obficie cukrem. Gwarantuję Wam, że nie będzie schab słodki, jak zrobicie do końca. Żeby tak, i musimy go w tym cukrze całego. Musi być cały natarty cukrem porządnie. Kurde, cukier teraz drogi, no ale trudno. Jak chce się zjeść kawałek fajnego takiego mięska, to trzeba. No, natarłam całego z cukrem i ja specjalnie już dawno, dawno temu kupiłam sobie taką miseczkę. To jest specjalnie właśnie do ociekania. A jak Wy tego nie macie, no to może na druślak jakiś większy. Tak, na druślak większy, bo przecież nie musi leżeć, w mięsko może być zwinięte. I teraz tak. Teraz ręce umyję. To wezmę stąd, żeby brzydko nie wyglądało. I daję to w czystą następną reklamówkę. I do lodówki na 3 dni. W lodówce trzymamy 3 dni, tylko codziennie zaglądamy. I woda, która będzie się z mięska tutaj na sam dół ściekać, to tą wodę odlewamy. 24 godziny. Gdyby cukru nie było, to proszę dosypać i wklepać cukier. Cukier po prostu z mięsa przez 3 dni wyciągnie nam nadmiar wody. Także zaglądać, odlewać wodę i 3 dni. Za 3 dni wracam do Was z powrotem. No, widzimy się po 2 dniach. I już Wam pokazuję. Wczoraj też to zrobiłam, to co dzisiaj. To znaczy, z mięsko wygląda tak. Puściło wodę. Musimy pamiętać, po której stronie trzymamy mięso, żebyśmy nie odwrócili. O, nie wiem, czy to widać. Tu znów się woda zebrała. Także to wylewamy. Wczoraj było tej wody jeszcze więcej. O. Tak. I dzisiaj ostatni dzień już, bo jutro już nie. Dzisiaj jest 2 dzień, tak? 3.
pierwszego dnia wstawiłam, to był jakby jeden dzień. Wczoraj wylałam wodę i dzisiaj znów robię to samo, a jutro już koniec. Jutro będziemy mięsko płukać z cukru. O, zasypujemy jeszcze z cukrem. O, i zostawiamy w tej samej pozycji, jak żeśmy mięsko wyciągli. O. I znów wsadzam na do jutra. Także pierwszy dzień zasypywaliśmy. Wczoraj to był jakby drugi dzień, odlałam wodę. Dzisiaj jest tak jakby trzeci dzień. Ale jeszcze się nie skończył, także do jutra. I wsadzam z powrotem do lodówki. No, minął trzeci dzień. Wyciągam mięsko z lodówki. I teraz co zrobimy? Schab będziemy myć w zimnej wodzie. Porządnie z tego cukru i ten pojemniczek wymyć w zimnej wodzie. Jak wymyję, to do Was wrócę. No, schab pod bieżącą wodą zimną fajnie umyłam z cukru. Pojemniczek też umyłam z cukru. Weźmiemy schab, wyłożymy na ręczniki papierowe i go odsączymy z tej wody. O, stąd też już wyleję. Tak. Porządnie papiery weźmiemy i go... O. Tak. On się robi taki biały, ale wszystko jest w porządku. Kurde, że mi się tylko ten papier tak nie przykleił. Nie było mimo. Ale trzeba go odsączyć właśnie z wody. O. Dobrze. Tak. Powrotem trafia do pojemnika. I teraz 3 dni będzie stał w lodówce też. Mam sól taką niejodowaną jak do przetworów. I nacieramy cały ten schab porządnie z każdej strony taką właśnie niejodowaną solą. Grubą niejodowaną solą. Z tej strony on leżał przez te 3 dni i tak samo go zostawiamy właśnie po tej stronie. O. Porządnie nacieramy teraz solą. Jutro też sprawdzę i też wyleję wodę jak będzie i natrę go solą, ale bez mycia, tylko cały czas teraz nacieramy solą. I tak też 3 dni i do lodówki trafi. O. Porządnie natrzeć. O. Taką warstwę soli można zostawić. O. I daję go do woreczka i do lodówki. I widzimy się za 3 dni. No, jestem z powrotem. Po 2 dniach schab leżał oczywiście w soli, tak jak pokazywałam wam. Chcę wyciągnąć teraz i pokazać wam, ile jeszcze wody jest wyciągnęło. O, zobaczcie, ile jeszcze jest wody. Dość sporo. Wylewam tą wodę. Tak. Schab jeszcze, bo jutro to już będzie koniec, trzeci dzień. Schab jeszcze natrę solą. Tak jak mówiłam, sól taka jak do ogórków kiszonych. Kamienna, niejodowana, gruba. O, chcę mi wylecieć. Tak, nacieramy znów. O, po drugiej stronie na razie odwrócę. O, wcieramy. Dużo, dużo, dużo soli. Nie żałować. Sól nie jest droga i nie żałować soli. O. Wracam z powrotem i po tej stronie też
Wręcz praktycznie ja go tak, o, aż usypuję z soli. No. I wstawię jeszcze dzisiaj do lodówki i jutro do Was wrócę, co robimy dalej. A pogoda jest taka fajna akurat właśnie na taki schab, właśnie taki dojrzewający. Dobrze. Także ja wstawiam do lodówki. Widzicie, jak grubo solą obsypane. I jutro już będzie koniec. Woda wylana. Do zobaczenia jutro. No, wracam do Was na trzeci dzień. O. I chcę Wam pokazać, co robimy dalej ze schaby. Już woreczek wyrzucamy, nie będzie w ogóle nam potrzebny. Zobaczcie, ile się jeszcze, nie wiem, czy to widać. Zaraz Wam pokażę. O. Ile się jeszcze wody nazbierało. Tyle po prostu sól wyciągnęła wody. I teraz co robimy? Myjemy bardzo dokładnie schab pod zimną wodą. Ale naprawdę dokładnie wszędzie umyjmy pod zimną wodą. I ja umyję sobie też to takie naczynie swoje, bo będzie mi ono jeszcze potrzebne. Także wracam do Was, jak umyję to wszystko w zimnej wodzie. No. Schab porządnie opłukałam i teraz go ładnie ręcznikami nadmiar wody po prostu zbierzemy. Schab zrobił się twardy. Dlatego jest twardy, bo nie ma wody praktycznie w sobie. Cukier i sól wyciągnęły wszystką wodę. Schab ma normalny zapach mięsa, nic tutaj nie śmierdzi ani coś takiego, nie. To, że on będzie zmieniał kolor, to jest normalne. O, że on troszkę zmienił kolor. Jest taki i jest twardy. O, nie mogę nawet ścisnąć. Taki twardy się zrobił. I teraz, jak już obsączymy z wody, daję z powrotem do tego swojego naczynia. O. I będziemy go teraz wszystkimi będziemy dawać przyprawy, jakie tylko chcemy. Ja będę robić bardziej paprykowo-czoskowy. Taki po prostu lubię i taki zrobię. A Wy możecie dać jakąkolwiek przyprawę, bylebyście moim zdaniem nie dawali suszonej cebuli. Bo nie wiem, cebula lubi się popsuć i tutaj mam sól czoskową i nacieramy, po prostu nacieramy. Tak, a resztę będzie w ogóle czosnku, bo taki właśnie mam zamiar. Tu jest sam czosnek granulowany. O. I drugą stronę. Tak. Cebula właśnie lubi się popsuć i tutaj mam papryka słodka, wędzona. Gdyby się ktoś pytał, ja kupuję paprykę na portalu aukcyjnym, ponieważ w sklepach jest po prostu drogo wychodzi. Ja dość dużo używam papryki wędzonej, bo bardzo ją lubię. Także kupuję ją po prostu na portalu aukcyjnym. Tak, do tego papryka pikantna, też wędzona. O, tu z boku, żebyśmy nie zapomnieli. O, porządnie nacieramy przyprawami. Jak ktoś lubi przykładowo teraz, czy kmin rzymski, czy majeranek, tak można. Ja po prostu lubię bardzo właśnie papryce i w czosnku. Nasypać do pudełeczek, bo ja kupuję w takich woreczkach i to po prostu nasypię sobie. Do tego dam troszkę jeszcze białego pieprzu. Dobrze.
nie chcą się za bardzo kleić te zioła, dlatego że mięso żeśmy dość fajnie wysuszyli z ściereczkami, ale musi być troszkę. O, tu jeszcze. O. I teraz co robimy? Już wam pokazuję. Ja robię to w podkolanówkach. Tutaj mam nowe podkolanówki. Są 3 sztuki, nie 4, bo już jedną kiedyś zużyłam. O. I będziemy wkładać po prostu w podkolanówkę. A dlaczego? Zaraz wam powiem. O, naciągniemy pod kolanówkę. Tak. Ona, o, tak ma być, wyglądać. Ja sobie tu zawiążę. O. Odkładam. I już wam mówię, co będziemy robić. Tak wygląda zawiązana. Po prostu ja wieszam, jeżeli mieszkacie w domku jednorodzinnym i macie jakieś przewiewne miejsce na strychu czy gdzieś w jakiejś komórce, to proszę powiesić tam, tylko nie tak. Wieszajcie tak, żeby wam czasami po sznurku gdzieś tam myszka się nie zakradła albo coś takiego. W podkolanówce jest dlatego, żeby czasami jakaś zagubiona mucha nie usiadła i nam nie zepsuła mięska. Te oczka są tak drobne, że raczej się tutaj nie dostanie. I też jest po to, żeby po prostu przewiew był. Ja u mnie to będzie wisieć, ponieważ ja nie mieszkam w domku rodzin, będzie wisieć to w kuchni przy oknie. Okno będę miała przez 2 tygodnie otwarte i to musi teraz wisieć. No tak przynajmniej 2 tygodnie. Zależy wszystko właśnie, jaki jest przewiew, jaka jest temperatura, ale teraz jest około 10 stopni, to powiem wam, że nawet much nie ma o tej porze roku. I to jest właśnie najlepsza. Październik i kwiecień to są najlepsze 2 pory roku, kiedy robi się właśnie taką wędlinę. Także robię 2 razy w roku. Teraz i później w kwietniu. Latem jest za ciepło, a zimą znów no za zimno i nie otworzymy okna. Tak jak mówię, chyba że ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, ma jakąś komórkę, ma jakiś strych przewiewny, to wtedy tak, to wtedy może to częściej robić. Także ja wieszam koło w kuchni przy oknie, później wam zrobię zdjęcie i pokażę jak. Będzie wisieć 2 tygodnie i do was wracam. No witam was z powrotem. Minęło 2,5 tygodnia, ale może być dużo mniej, podejrzewam, że zależy jaką właśnie... Wszystko zależy od tego jak u was jest w domu. Wiem, że może to nieciekawie wygląda, bo zdejmuję skarpetę, ale ona była czyściutka, ja nie zakładałam jej, była czyściutka, wyciągnięta z pudełka. Tak wygląda nasz schab po 2,5 tygodniach. Powiem wam, że ja lubię jak jest właśnie taki twardy, ale już podejrzewam, że po 10 dniach można by było go jeść. I teraz wszystko polega na tym, o, już wam pokazuję, proszę. Ale pachnie, zapach cudowny. Wszystko polega teraz na tym, żeby go jak najcienniej pokroić. Jeżeli nie mam akurat maszynki do krojenia dobrej chleba, więc tego nie zrobię. Będę musiała to pokazać wam nożem. Ale powiem wam, że jest pyszne. O, no. I te takie właśnie dojrzewające wędliny w każdym sklepie kosztują około 50 zł, jak nie drożej. A sami możecie sobie zrobić w domu. Proszę bardzo. Piękna wędlinka. Jest jeszcze, patrzę za oknem, świeci słoneczko. Nie ma w ogóle deszczowej pogody, także jak jest taka pogoda jak teraz u nas w Polsce, jeszcze można zrobić. Także jeżeli jeszcze dzisiaj zrobicie, to za 2 tygodnie będziecie się cieszyć bardzo fajną, aromatyczną wędlinką. Także jak coś to zapraszam. Mam nadzieję, że podobał się wam mój przepis.
A tym bardziej, że właśnie, no mówię, no to jest zaoszczędzenie pieniędzy. I ta wędlina, ona teraz tak. Jeżeli ją jeszcze bym powiesiła, ona by jeszcze po prostu, nic by jej nie było, byleby po prostu była taka pogoda jak teraz, żeby po prostu nie było wilgoci. Także mogłaby jeszcze, i ona by się po prostu zrobiła jeszcze bardziej tak jakby twarda, wyschłaby, ale by się nie zepsuła. Ale też można ją schować do lodówki sobie i ten proces, tylko że nie do woreczka, nie. Ja do lodówki jak będę chować, to ja będę zawijać ją w zwykły ręcznik papierowy. Ale nie tylko dlatego będę ją zawijać, no bo się sypie mi papryka, przyprawy. Ale nie do woreczka. Ona po prostu musi oddychać. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Zobaczcie, żebym nie zapomniała. Aha. Patrzcie, no. Nie pamiętam. Jak mi się coś przypomni, albo ten, to zawsze podpinam jakiś swój post pod filmem, jeżeli czegoś po prostu o czymś zapomnę. Aha, i jeszcze jedno. Ja jak powiesiłam wędlinkę, to przez pierwsze 3 dni minimalnie z niej kapała woda, ale to naprawdę po 2-3 kropelki podłożyłam pod wędlinkę po prostu pod wiszącą ręczniki papierowe. I ona tak sobie u mnie wisiała na oknie w kuchni, przy uchylonym oknie. Także mówię, fajny przepis na zaoszczędzenie pieniążków, gwarantuję, że jest naprawdę dobry. Także jak coś, to proszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych moich przepisach. Także do zobaczenia!